No, jesteśmy Marta na żywo już. Pozwól, że ja szybciutko udostępnię naszą transmisję i zaraz zaczniemy oficjalnie. Tak. Ja podam tobie na Messenger szybciutko. To jest transmisja, kliknij link i możesz już puszczać dalej. I ja udostępniam naszą transmisję. Albo możesz udostępnić z mojej strony, jeżeli sobie życzysz. Bo jest już na mojej stronie też. I już zaraz zaczynamy. Temacik dzisiaj mamy, kochani, oj mamy. Czy ty mnie, Martusia, dobrze słyszysz? Wszystko jest ok? Słyszysz mnie, Marta, dobrze? Chyba opóźnienie jest. Ok. Czy mnie, Marta, tak, słyszysz? Ja bardzo dobrze słyszę. Dobrze, dobrze, okay. Dobrze. Mhm. A więc witam ciebie bardzo serdecznie i ciepło. Nie wiem, czy udostępniłaś już sobie, bo ja wysłałam link na Messenger, żebyś mogła sobie na swoim profilu udostępnić. Tak, tak, ja już wszystko zrobione. Także my startujemy, mamy 10 osób. Jeżeli ktoś mógłby napisać, czy nas widać i słychać, czy nic nie zaburza, i już idziemy z tym bardzo ważnym tematem. Czy jakaś, chociaż jedna osoba mogłaby nam napisać, że nas widać i słychać, i że nie ma żadnych zaburzeń, że tak powiem, bo czasami miewamy z Martą przygody, że tak powiem. Już. Rafał, czy nas widać i słychać? Widać i słychać, fajnie, super. To dziękuję bardzo. Ok, a więc to już jest z nami, nie wiem, czy piąte, Marta, spotkanie z totalną biologią. Już różne miałyśmy. Rafał pisze, że u ciebie jest pogłos. Panią Martę coś pogłos chyba. Nie, piszą osoby, że widać i słychać, więc to jest nasze kolejne spotkanie, więc zapraszam ciebie, Marta, żebyś nam opowiedziała, jak to z totalnej biologii jest, że w temacie uzależnień, kto pada, nazwijmy w cudzysłowie, ofiarą tego konfliktu i wchodzi w uzależnienie. Ja nie wiem, czy Martę, kochani, widać, bo mi się kręci, jakbym powiedziała, takie kółko. Ja spróbuję dać internet z swojego telefonu. Zobaczymy, bo gdzieś, nie wiem, po czyjej stronie, bo czy Martę widać? Marty nie widać. Przepraszam bardzo, ale takie są. Momencik. No czasami tak jest, że są te. Martusiu, u ciebie, kochanie, nie widać znowu. No i połączenie zerwało się. O, już Martę. Ja, przepraszamy, ten temat uzależnienia, więc i może internet w uzależnienia się bawi i kręci, żartuje. Zaraz je spróbuję dać u siebie jeszcze. Z telefonu internet, bo nie wiem,
dlaczego nagrywałam niedawno, jak wiecie, transmisję dla Was o 17. I teraz zobaczymy, czy tu chodzi o ten internet. Zobacz. Uczę się na innym internecie i zobaczymy zaraz, czy Marta wejdzie. A więc, żeby Państwa, kochani, nie trzymać tak na pusto, że tak powiem, to może spróbuję zacząć od siebie, może nie z totalnej biologii, ale może czym tradycyjnie jest uzależnienie. Uzależnienie jest to wytworzenie silnej więzi z jakimś obiektem. Czy to jest alkohol, człowiek, hazard. O, jest Marta. Już mamy Martę, tak. Słyszysz, Martusiu, bo ja już zaczęłam troszeczkę mówić, ale nie było ciebie na wizji. Tak, tak. Najlepsze jest to, że faktycznie jest troszkę opóźnienie, ale ja wszystko słyszę. To mnie nie widać, gdzieś tam nie słychać. Ja na przykład wszystko słyszę, co ty mówisz, ten wstęp i tak dalej, o tym spotkaniu, że to kolejne i że dzisiejszy temat uzależnienia, także to wszystko jakby dociera do mnie. Natomiast tu mi się troszkę zawiesiło i powstało jakieś opóźnienie, ale jestem. Mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie dobrze. Okej, to oddaję ci. Z punktu widzenia totalnej biologii. Dobrze. Dzisiejszy temat uzależnienia, ty jak to kolejny raz, Zosieńko, w taki temat uderzasz. Tym razem on jest według mnie tak naprawdę, on dotyczy, można powiedzieć, każdego. On jest tak obszerny, że nawet mimo, że my nie jesteśmy tą osobą uzależnioną, tak? Czy nie nadużywamy alkoholu, czy nie bierzemy tak narkotyków, to jakby mamy wśród swoich bliskich, czy znajomych, czy przyjaciół, czy w rodzinie, czy z przeszłością do czynienia i ciężko było każdemu z nas nie zetknąć się z tym tematem. Tak naprawdę każdy z nas by mógł coś powiedzieć o tych właśnie uzależnieniach i tutaj z punktu w ogóle totalnej biologii wygląda to tak, że tutaj musimy sięgnąć troszkę do, jeszcze możemy tak jakby trochę bardziej konkretnie, bo różne są rodzaje tych uzależnień i weźmy na tapetę ten najbardziej taki popularny. To jest alkohol. Tak. To jest alkoholizm, tak. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, bo ostatnio nawet tak zastanawiałam się nad tym tematem. Takim słowem też wstępu krótkim. Zobacz, Zosiu, jak to jest, że ten jak zanim tak przejdziemy tak konkretnie do tej totalnej biologii, jak to wygląda u nas, jakby w kulturze, w naszym społeczeństwie, ten temat. I tak zastanawiałam się, jak to jest, że u nas bardziej dziwne jest to, jeżeli my gdzieś idziemy, czy na imprezę, czy to jest spotkanie rodzinne, czy to jest jakaś tam imprezka u znajomych, to bardziej dziwne i nietypowe jest to, że się nie pije, niż to, że się pije ten alkohol. Nienormalne. Tak. Nienormalne. Jakieś totalnie, nie? Że to jest w ogóle komentowane. Tak, że jak grill jest, bez piwa. Co ty? Tak zwana tradycja. Tak, właśnie. Jak to niesamowicie weszło tutaj w nasze korzenie, w naszą kulturowość, w nasze społeczeństwo, że to jest taki ciekawy punkt, że jak to tak do tego już doszło i czemu dziwne jest to, że ktoś nie pije, a nie dziwne jest to, że ktoś pije, na przykład później jest, czy agresywny, już tak jakby skutki są różne, ale czemu
to drugie, to jest takie ta normalność, mam wrażenie, jest dziwna i postrzegana no, jako taki, faktycznie. Wieś. No tak się też zastanawiałam, jak to jest, że to trzeba też popatrzeć na to, jak to jest zakorzenione u nas już mentalnie, kulturalnie i w społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o to, to o ten alkoholizm z punktu widzenia właśnie totalnej biologii, to ciekawą rzeczą jest, że trzeba wrócić tutaj jednak obadać ten projekt cel. Czyli wracamy do tego momentu, ja krótko powiem, to jest taki moment, kiedy zadziewa się coś pomiędzy naszymi tak naprawdę rodzicami, pomiędzy mamą, tatą, szczególnie w okresie przed naszymi narodzinami, tak przed ciążą, przepraszam, przed ciążą około roku, cały okres ciąży i jeszcze tak około te 12 miesięcy po urodzeniu. Tak, przed, w trakcie ciąży i po ciąży. Tak. I po. Tak, dokładnie tak. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że może coś takiego się zadziać, że później będzie miał to takie konsekwencje, że będziemy sięgać po alkohol. I między innymi taką sytuacją, może wydarzyć się taka sytuacja, przykładowo, że są kłótnie, to najczęściej jest tak, tak, że mamy te kłótnie pomiędzy tymi rodzicami, to jeszcze wyobraźmy sobie, że to jest taki przykład z totalnej biologii przed ciążą, zanim wiesz, do poczęcia, jest kłótnia między rodzicami i ten, tak mama się obraziła na tatę, tata na mamę, nie odzywają się kilka dni, unikają siebie, przykładowo ten tato wychodzi z domu, unika mamy, nie chcę tego takiego kontaktu, natomiast następnie już dochodzi troszkę do takiego pogodzenia i przykładowo idą do łóżka. Mhm. I to jest jakby to pogodzenie ich po tej kłótni, po tym ładunku też mocno emocjonalnym, jest godzeniem w tym łóżku. I co się wtedy dzieje? Tak następuje poczęcie tego dziecka przykładowo i to dziecko potem, jego takim projekt, to zostało zaprojektowane jako godzenie i później taką misją, celem tego dziecka jest cały czas, że ono stoi na straży tego godzenia się. On ma misję pogodzenia rodziców. I następnie nosi cały czas w sobie ten cel, to chce jakby pogodzić tych rodziców, a znowu co widzi kłótnie, albo nawet rozwód później, tak? Może nastąpić rozwód. I tak to życie toczy się tak i tak emocjonalnie to zostaje zapisane, że później właśnie takie dziecko nie spełniło swojej misji. Doszło do rozwodu. Dziecko nie pogodziło tych rodziców. Nie wypełniło tego celu. I właśnie może być tak, że sięga po ten alkohol. Więc to może być też przyczyną. I często jest tak, że gdzieś tam jak w ciąży tak, ta mama była i się kłóciła z tym ojcem, to są kłótnie, to są rozejścia, to są rozwody, a to dziecko bierze na siebie ten ciężar godzenia i tak właśnie i później, jeżeli mu to nie wyjdzie, to nawet zupełnie nieświadomie, tak, że to jakby taka porażka jest, niewypełnienie misji, sięga po ten alkohol właśnie. Czyli znieczula się, że poniósł porażkę, nie zdał egzaminu, zadania, który sobie wziął i nieświadomie zaczyna się znieczulać i wpada nawet nie wie kiedy po uszy, że tak powiem. I tak to można rozumieć, tak? Tak, tak. I to jeszcze jakby można dodać coś też takiego ciekawego, że takie wyjaśnieniem z totalnej biologii jest to, że alkohol składa się jakby z wody i ognia. Ogień symbolizuje, wiadomo, ten pierwiastek męski, woda, tak, żeński, czyli tą matkę. Tak, i to są tak można powiedzieć. Przepraszam, nawet mówią woda ognista. No przecież właśnie, tak mówi się po torze alkoholu, woda ognista. Tak, to jest niesamowite, że to zauważyłaś. Niesamowite, no. Tak, niesamowite. No, kurczę, teraz. No. Widzisz, alkohol gdzie jest przeważnie przetwarzany? No wiadomo, że to są te sprawy uzależnienia, to jest ta wątroba. Tak. A tam są właśnie, umiejscawiają się te jakby te konflikty braku,
potrzeby, braku, uzależnienia. To wszystko jakby dzieje się właśnie w tej wątrobie. I jeżeli i trzeba by jakby właśnie szukać tego braku. Tak? A tym brakiem jest to, że nie, ta matka nie jest tym ojcem. To jest ten brak. I nie ma tej wypełnionej misji. To jest, i to dziecko przeżywa tą rozłąkę, to jego przytłacza. No a co robi mózg? No wiadomo, że próbuje sobie znaleźć jakieś takie rozwiązanie na tę sytuację. No i według niego ten alkohol jest najlepszy, żeby połączyć tą wodę, tak, i ten ogień. Tak, i to jest sięganie po taką substancję, tą wodę ognistą, jak świetnie to zauważyłaś. Żeby połączyć tą matkę i ojca, czyli on pijąc jest bliżej matki i ojca, oczywiście to robi mózg, nie? Ale to jest stało, no niesamowicie ciekawe to jest to, co mówisz, bo z tego, co ja wiem, no to też ktoś, kto pije, nadużywa alkoholu bądź jest uzależniony już, to jest poszukiwanie ojca właśnie. Głównie ojca. I teraz powiedz tak, czy to jest w przypadku idzie i kobiet, i mężczyzn, poszukiwanie ojca, czy to w totalnej biologii też podobnie brzmi? No bo z tego, co ja wiem, główną przyczyną, poszukiwanie ojca to nie znaczy, że go nie było, Marta. Ojciec mógł być, tylko wiesz, takiej energii męskiej nie było. No zrób to, co mówi mama. Posłuchajcie mamy. No, bo przecież tacy ojcowie są, zrzucają to na mamę, więc to jest brak ojca. To, że on fizycznie jest w domu, to nie znaczy, że on jest, bo nie ma tego męskiego. Nie ma, jak to się mówi, tutaj mówiliśmy wodę ognistą, a tu nie ma tych jaj. Przepraszam za wyrażenie, ale tak się potocznie mówi, no tak. Często ta kobieta zakłada te spodnie i musi mieć za przeproszeniem te jaja, żeby robić rolę męską i żeńską w takiej rodzinie. Czy to w totalnej biologii też tak jest? Czy podobnie jakby to się odbiera? Tak, Zosieńko, to powiem ci, jak właśnie mówisz nawet ten przypadek, że to jest to poszukiwanie ojca i ja patrząc, już nawet powiem po mojej rodzinie, tak, bo w wielu rodzinach są takie przypadki, też jak popatrzę na to i pogrzebałam, tak, z tej perspektywy, jak mówisz, że brak ojca, to jak najbardziej, ale nawet wiesz, do takiego stopnia, bo to nie, że on fizycznie go nie ma, on był, tak, ale jaki był. Tak, ale jaki na przykład w jednym przypadku było tak, że to było taki trochę brak akceptacji od strony tego ojca i takie troszkę olewanie, takie to dziecko mogło się czuć takie niewidzialne, nieakceptowane, wręcz w jego stronę szła niesamowita agresja, wymagania, no bardzo tak... Takie trochę oddzielenie, nie, z tą energią. To było ewidentne oddzielenie od tej energii, że to tak jakbyśmy, ten dziecko było niechciane ze strony ojca. Tak. Niewidziane, niechciane. I to piąte koło właśnie, uwozu, to, ciężar. Tak. I dokładnie. I to też właśnie te osoby popadły w alkoholizm. I mają problem z alkoholem. Wiesz co, jeszcze, czyli tam mamy jakby z wcześniejszego tematu wyszło, że to jest picie tak, aby uniknąć tego braku, tak, uniknąć, tak. Czujemy jakiś brak i po to właśnie, żeby tego uniknąć, sięgamy, tak, po picie tego alkoholu. To nie tylko są takie sytuacje, bo jeszcze mamy dodatkowo tragedie rodzinne, czyli tam, gdzie, to bardzo jest częste, niszczone jest gniazdo rodzinne, tak, ten dom, w nim następuje zniszczenie, on jest niszczone, to i następują tragedie rodzinne, to też często później, tak, skutkiem tych jakby sytuacji, też jak najbardziej jest alkoholizm. I jeszcze powiem ci, ja to też często się spotykam, że no, alkohol to też jest woda, to są płyny. Także tutaj jakby to nawet każdy z nas gdzieś tam mógł zaobserwować, że ci ludzie, którzy mają jakieś problemy z pieniędzmi, nie potrafią sobie radzić z tą płynnością, tak, woda, czyli ta płynność finansowa i mają jakieś
problemy związane z finansami, to też bardzo często obserwuję, że tutaj też tak jest ta ucieczka w ten alkohol. Aha, czyli nieumiejętność radzenia sobie z finansami, ogólnie z zaradnością, można by tak powiedzieć, tak? No bo przepływ to jest zaradność, operatywność, nie radzenie sobie. Aha, tak, z płynnością finansową szczególną, tak. Tutaj jak najbardziej. To też jakby jest tutaj, to jest tym źródłem. Bo też no, możemy na takich sytuacjach patrzeć, bo nie każdy ma ten dostęp do tego, że tak powiem, projektu celu, tak, co już wyjaśniałyśmy, o co w tym chodzi. I można zobserwować, co się takiego w życiu tych ludzi dzieje, że no, tak to wygląda nie inaczej. Ja na przykład sama na to, co ja widzę i obserwuję, to jest ta płynność finansowa przeważnie, albo te takie w tym domu, że no, ten brak pieniędzy, albo że jest to zniszczenie, tak? Albo wiesz, co jeszcze? Wiesz, co jeszcze jest bardzo ważne i też częste, no jak ktoś umiera i jest oddzielenie, czyli poprzez śmierć, tak? Jesteśmy oddzieleni od bliskiej nam osoby, ktoś odszedł. Jest oddzielenie w związku z, tak, z czyjąś śmiercią. To tak samo, tak samo, bo to jest tak jakby można też już powiedzieć, że to jest ten brak, znowu, mamy brak, czucie braku, ale oddzielenie przez śmierć. Czyli rozumiem, że kolejnym jakby tym elementem tej naszej układanki, którą badamy w temacie uzależnień, jest poczucie braku na różnych poziomach, o ile dobrze rozumiem, czy to bliskiej osoby, czy to finansów, czy to miłości, no bo według tego, co ja pracuję, alkoholizm to jest poczucie daremności. Właściwie po co to wszystko? Po co mi żyć, więc wiesz, będzie pił, a może się zapije. Tutaj pani, jeżeli mogę Marto już przeczytać, pani Hanna napisała właśnie, trzeba się tłumaczyć, dlaczego nie pijemy. To jest prawda, chociaż w niektórych krajach już nie, ale nieraz w Polsce nie, a dlaczego? To tam ma pani rację, pani Hanno. I pani Jola napisała, mój tata taki jest, stracił ojca, jak miał 4 lata. Była wojna, zawsze się bałam, zaczynam to teraz rozumieć. No właśnie, pani Jola odwiedza od pewnego czasu moje te lajfiki i widzi pani, ile ciekawych tematów. No dla mnie to też jest kopalnia wiedzy, rozmowy z tymi ciekawymi ludźmi, których zapraszam, ja też się wiele uczę. Dlatego z Martą spróbujemy zgłębiać ten temat, ponieważ jest to temat wstydliwy. Jest to temat tak wstydliwy i bolesny, tak zakopywany, a szczególnie kobiet, dlatego powstała ta moja telewizja uzależnienia DDA, DDD, żeby tam nagrywać programy też nie tylko ja, ale z innymi ludźmi, bo alkoholizm u kobiet jest bardziej, przepraszam, że tak się wypowiem, ale to jednocześnie może zaproszenie będzie, Martusiu, kiedyś ciebie, żebyśmy tam porozmawiały właśnie w tamtej telewizji, żeby ona się rozwinęła, bo to jest temat bolesny. Ten temat dotyczy ogromnie dużej ilości ludzi w Polsce i za granicą. Do mnie zgłaszają się na terapię ludzie za oceanu i tak dalej. Oni chcą przyjść na taką, wiesz, indywidualną terapię, bo wstydzą się pójść, bo to jest wstydliwe. I szczególnie właśnie tych kobiet, które to kobiety kryją swoje picie w samotności. A powiedz mi też taką rzecz, czy w tym z totalnej biologii, nie? Bo tradycyjnie kobiety uzależniają się głębiej i szybciej i trudniej wychodzą z nałogu. Jest taka zasada, ponieważ jesteśmy emocjonalne kobiety, mężczyźni są trochę inaczej skonstruowani, więc im jest łatwiej. Pewien niepijący 20 lat człowiek powiedział mi, że dla niego jak kobieta wychodzi z nałogu, ja to mówiłam, ale powtórzę może, bo trzeba, żeby ktoś usłyszał. Kobieta jak wychodzi z nałogu, to jest razy 20 niż facet. Kobietom jest trudnie. I teraz chciałabym, być może to pomoże jakiejś kobiecie zrozumieć, czy kobiety są bardziej podatnym gruntem na to.
Rozumiesz, tylko one bardziej robią to skrycie, czy i jakiś inny konflikt, rozumiesz, z totalnej biologii jest, jak bierze na siebie alkoholizm kobieta, a inaczej mężczyzna. Wiesz co, już tu fajnie tak nadmieniłaś, bo szczególnie jeżeli tam jest ta płynność finansowa, to bardziej dotyczy to mężczyzn jednak, bo to jakby oni biorą to na siebie. Te problemy finansowe, natomiast już fajnie nadmieniłaś o tym, o braku miłości. Powiedziałaś o braku miłości i jak najbardziej, jeżeli chodzi o totalną biologię i uzależnienie od alkoholu, to tutaj to, że kobiety jakby gdzieś tam z ukrycia, to jest fakt i o wiele im trudniej wyjść z tego. Jest to postrzegane jako bardzo temat wstydliwy, ale ta emocjonalność kobiet, ta wrażliwość, ta uczuciowość, tak, mocna, tak, taka dogłębna, to tutaj jest takim hasłem w totalnej biologii, to jest lęk przed kochaniem albo coś takiego jak lęk przed byciem kochanym. Więc tutaj też jak najbardziej ta miłość, te lęki związane z tą miłością. Tak, że ale ważne rzeczy mówisz, Marta. Bardzo ważne, bo z tym się nie spotkałam. Lęk przed kochaniem bądź byciem kochaną. Tak. Bardzo cenne dla mnie, nowe, że tak powiem, bo to ogólnie to, co powiedziałam, tak? Ale lęk przed kochaniem, byciem kochaną, bardzo ważna rzecz, bardzo pomocne to jest dla mnie, dziękuję ci. Pewnie dla wielu ludzi też. I tu właśnie stąd to wynika, to jest tak głębokie przeważnie, tak gdzieś u nas zapisane mocno w tych komórkach, tak ja mam wrażenie, że to jest takie dogłębne już, przenika wszystko, co wszystkie nasze te, całą naszą strukturę i dlatego nam trudniej, bo my nie potrafimy później znowu gdzieś, zostałyśmy, dajmy na to, zranione przez tą miłość, tak? Przez kogoś, zostało porzucone, zostawione i zranione, to później jest ten problem, że już boimy się zakochać, tak? Boimy się zaufać, boimy się kogoś obdarzyć znowu tak pięknym uczuciem. I to jest naprawdę niesamowite, że wytwarza się z tego lęk. Lęk przed właśnie, aby kochać znowu. Później nawet tak jest jakby skojarzenie podświadome z tym, że nawet jak później pojawia się ktoś i chce nas obdarzyć tą miłością, to my sobie z tym nie radzimy i odrzucamy nawet to, że jest tak ten lęk, że bijemy się, kopiemy się, wierzgamy po prostu i też są takie, nie dajemy sobie z tym rady, uciekamy przed tym, zamykamy się, no i też stąd mogą być te, wiesz, tu jeden drink, tam drugi, bo jest nam oczywiście z tym źle. Tak, przychodzi miłość, my ją odrzucamy, jest nam z tym okrutnie źle. I też nie radzimy sobie z tym problemem, tak? Więc tutaj też jest ta ucieczka nieraz w alkoholizm. I pewnie to zapijamy, wiesz, to właśnie ten lęk znieczulamy, zapijamy, żeby nawet... Tak jak to patrzę na to teraz, żeby samą przed sobą się schować, samą przed sobą się przyznać do tego, że tu mi się staje, milion wymówek będzie, nie? Że nie mogę się zakochać, bo tu mam to, pracę, a to facet mi będzie, czy tam kobieta zawracał głowę, krzyżował plany, a tak naprawdę to jest to, co ty mówisz. To jest niesamowite, bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo ci dziękuję, Marta. Tak, i też jeszcze, wiesz co jest ciekawe, że to jest takie, to jest tak targają człowiekiem takie uczucia, że z jednej strony właśnie, bo mamy ten lęk, ale z jednej strony chcę tak bardzo być blisko, pragnie tej miłości, pragnie tego uczucia, tak, a z drugiej strony nie chcę cierpieć. I to jest taki impas. Wchodzi się w taki impas, wiesz, i z jednej strony chcesz, potrzebujesz, takie z żalem to jakby się odrzuca, bo nie chce się już znowu kolejny raz cierpieć. Bo jest to bardzo takie głębokie i bolące uczucie.
No i to właśnie to, co mówiłaś, że zapija się takie coś, żeby nie czuć. No, tak, tu pani Jola pyta, tato i brat piją, jak mogę im pomóc? Jak ty to widzisz, jeżeli pozwolisz, to ja powiem od swojej strony. Pani Jolu, my nie bardzo możemy dać radę pomóc. Co możemy zrobić, to sami ze sobą zacząć coś robić, bo jeżeli tato pił, to jest syndrom współuzależnienia. Współuzależnienie nie jest chorobą, proszę się nie bać, jest zachowaniem nabytym z osobą uzależnioną. I kiedy pani robi coś ze sobą, pani postawa pomaga, robi to, że nie pomagamy pić, no to się, bo się tak nazywa to fachowo, no Marta może z totalnej biologii troszeczkę inaczej to powie. Pani Małgosiu, przepraszam, pani pyta o papierosy, tu ktoś pytał o kawę, to wszystko jest uzależnienie, ale uzgodniłyśmy na początku z prowadzącą, że omawiamy najpopularniejszy, najbardziej dotkliwe uzależnienie, to wszystko są uzależnienia, mięso, słodycze od osoby, partnera, mamy i tak dalej, to wszystko jest ten sam mechanizm, tylko substancja albo człowiek są inne. To wszystko jest, a więc wracamy teraz, Martuszu, przepraszam za mój wywód, ale temat też akurat ja w tym, wiesz, często jestem i pracuję, dlatego tak, chciałabym tak. Też, to jest bardzo pomocne, co dla mnie mówisz, bo dodatkowo mogę spojrzeć z tej perspektywy właśnie lęk przed kochaniem, bo tego nie zobaczyłam, wiesz, oglądając to wszystko, różne przypadki. Miłość to wszystko tak, ale takie typowe, za to dziękuję. I teraz powiedz, pani Jola pyta, czy według totalnej biologii pani Jola mogłaby pomóc jakoś bratu i tatowi? Ja. Dobrze, ja odpowiem może tak. Pamiętajmy, że totalna biologia polega na pracy, tak, z człowiekiem, z jego jakby sytuacjami, z jego emocjami, z jego przekonaniami. Tak jakby pracujemy z danym człowiekiem. I najgorsze, co możemy zrobić, a co się często zdarza, to robić to na siłę, tak? Czy szukać takich rozwiązań, umieścimy cię w ośrodku, bo ty już jesteś taki, śmaki, owaki, tak? Tak naprawdę to, że ktoś tam się nie przyznaje, to ludzie zdają sobie sprawę, tak? Tylko się nie przyznają, no przecież widzą, co się dzieje, widzą jakby, że mają problem, ale no nie przyznają się. Na przykład ja powiem też taką sytuację, że myśmy w rodzinie przegrali taką sytuację, przez to, że było troszkę takie na siłę mieszkanie w ośrodku. Było chyba raz czy dwa nawet. Były podawane, jeszcze pamiętam, jakieś chyba leki. To było bardzo dawno. Myśmy to przegrali, bo mieliśmy właśnie na siłę. Tak. Było to traktowane jako coś złego, niedobrego, ale wstyd. To za wstyd w rodzinie, tak? Więc zupełnie to już mówię, że takie coś no, niekoniecznie działa, nawet taki ośrodek, no to zależy jeszcze gdzie, tak? I ja jeszcze to powiem, jak mogę, Martusiu, teraz do Hellingera włączymy, nie? No bo tu mówię, jest totalna biologia, ale to wszystko jest jakby razem. Do pani Joli, bo może o tym nie wie, że alkoholizm tak naprawdę to Ala Bednarska robiła, organizowała warsztaty u siebie w Lubaniu i prowadziła ustawień Hellingera i to ona pierwsza powiedziała, gdzie na tych warsztatach byli alkoholicy niepijący, DDA, czyli dzieci i współuzależnione osoby i ona powiedziała coś takiego, że alkoholik to jest bohater rodziny, alkoholik to jest czyściciel rodu, on bierze na siebie jak największe brudy, żeby to wyczyścić, żeby te trudne sprawy, czyli to jest tak z miłości do rodu ta dusza bierze na siebie, to trudno brzmi, to co nazywamy właśnie tych meneli, obszczymurków i jeszcze nie wiem jak, to jakby może złe porównanie, ale cieszmy się, że to
nasza, twoja, moja, Jacka, Józka dusza nie wzięła, a wzięła Antka czy Joli, rozumiecie? Tutaj jest, to jest pewien też sens. Dusza czasami bierze uzależnienie, żeby karmicznie wyjść, ale to już głębiej, z pewnych tam przeszłości i zaszłości. Więc tutaj myślę, że ta totalna biologia troszeczkę jakby nachodzi Martuś, nie? Na to łączy się z tym właśnie, że to nie jest tak, że i to jest to, o co powiedziałaś, na siłę chcemy, ale on nie odrobił zadania. Jego dusza wzięła, to się mówi tak, że alkoholik musi sięgnąć swojego dna, umoczyć tą buzię w tym błotku i dopiero może powstać. Gadanie, proszenie, no do mnie jak trafiają osoby, to już trafiają osoby, które są zdecydowane zdrowieć, bo ja nie ciągnę. Sznurek ciągnąć można. Można, ktoś nie idzie mu, to mu się pomaga, ale sznurek ciągnąć można, ale pchać się go nie da. Rozumiecie? Spróbujcie popchnąć sznurek. No nie da się. Więc tutaj pani Jolu, co możemy zrobić? Ja jeszcze dodam. Jeżeli pani zacznie robić coś ze sobą, ze swoim współuzależnieniem, tak to się nazywa, to wtedy idzie, bo na pewno twoi klienci, Marta, moi, wiele osób wie, że jak jedna osoba w rodzinie pracuje nad sobą, to korzystają na tym inni tak samo. Czyli jeżeli pani, ktoś w rodzie musi stanąć i przeciąć tą linię. Marta kochana nam znikła, pewnie zaraz powie, że o już jest. Mówię, Marta, znikłaś na chwileczkę. Także kończąc to, pani Jolu, zawsze zaczynamy od siebie. Nie naprawiajmy świata. Jeżeli oni piją, to być może jeszcze mają coś do załatwienia. Ale jeżeli my zdrowiejemy z tych zachowań, z tych takich, bo alkoholik musi być, centus jest nazywany, czyli egocentryk, musi być w centrum. Jeżeli pije, to jest w centrum i daje mu, nie? A jeżeli zaczyna pani zdrowieć, więc już nie zwraca tak uwagi. No i czasem idzie, to się mówi, nie wiem, czy u ciebie też, po tak zwany rozum do głowy, czyli zobaczy, że wiesz, że już nikt nad nim się nie użala, nie martwią się, w jakim ośrodku umieścić, na jaki odwyk dać, gdzie zgłosić, na jaką komisję, żeby wcisnąć, bo często rodziny myślą, byle poszedł na oddział. To nie ta bajka, byle poszedł na oddział. Bo on pójdzie i to nauczy się, jak w kryminale recydywy, wiesz, takiej cwaności, bo miałam styczność z różnymi ludźmi, gdzie mieli odwyków 7-8. I tam jeszcze mówi, jestem już obcykany. Czyli wiesz, już te wszystkie przekręty dla terapeutów zna, bo jak wiesz, ja trochę inne te terapie robię, ja nie robię tak tradycyjnie, więc ja docieram do pierwotnej przyczyny, kiedy to się zaczęło, to uzdrawiam, ty pewnie podobnie. I dopiero to ma sens, dotrzeć, kiedy to się zaczęło. Ta pierwotna przyczyna, jak uwalniamy, uzdrawiamy przyczynę, nie ma skutku, proste. Zobaczcie, jakie to jest proste, a ludzie latami cierpią i męczą się, chodzą gdzieś tam, opukują sobie głowy, lamentują, a to jest proste, co nie znaczy, że jest łatwe, żebyście nie myśleli, że ja to lekceważę, że to banał. Proste jest, ale nie jest łatwe. To jest ta pokora, o której mówiłam, i ta bezsilność. Trzeba poddać się, trzeba po prostu się poddać. Okej, teraz powiedz, Martusiu, ty, jak to z totalnej biologii nagadałam? Wiesz co, no ty masz też w tym temacie na pewno większe doświadczenie i fajnie, że opowiadasz i mówisz, ale też mi coś takiego teraz, jak powiedziałaś, to mi też tak się ocknęło, że ta osoba, która jest uzależniona w rodzinie, że ona bierze to na siebie i jakby w tych ustawieniach, tak, że jak to na rodzinę wpływa, że wyciągają się te brudy. I tak. Tak sobie to połączyłam z tym, jak ja powiedziałam, jaki to był wstyd. Więc no. To też dla pani Joli,
takie przypatrzenie się, co jej to robi, tak? Jak on, tak. Jak pani na to reaguje. Czy pani patrząc na to, myśląc o tym, odczuwa, że właśnie poczucie na przykład wstydu i to nad tym trzeba pracować, tak? Na tym odczuciem wstydu. Na przykład. Czy pogardy, obrzydzenia czy wręcz. Pogardy, tak, jak się tak, tak na chlawy śmierdzi i ja już na to patrzeć nie mogę. Tak, to, tak. To właśnie żalem. Zmienić, żeby się temu przyjrzeć. Tak, bo to wszystko właśnie, te nasze też odczucia, bo wiadomo, że to my wpływamy na siebie, też w tamtym kierunku podąża. To jest to zasilanie właśnie tego wszystkiego. Więc to jak... Jak mamy jakąś możliwość właśnie pomóc, to jak najbardziej też poprzez siebie, poprzez pracę własną nad sobą, nad swoimi przekonaniami i o tym wszystkim, jak my to widzimy, jak my to traktujemy, jak my tych ludzi traktujemy, czy my jesteśmy dla nich życzliwi, czy jednak traktujemy ich jak jakichś takich, wiadomo, gorszych. Z góry i w ogóle słabszych i jeszcze tam podchodzimy do nich z gniewem. Gorszych. Żalem, tak, tak. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, czy my to zasilamy, czy my jednak wspieramy w jakiś tam sposób, poprzez siebie oczywiście. Natomiast no jak te ośrodki, czy tak, no u mnie, to, u nas to nie, my przegraliśmy tą sprawę strasznie, ale i z tego co wiem, to pomagając, to zależy znowu jak my widzimy tą pomoc. Czym no my dokładnie chcemy pomóc? Bo zabierając komuś te butelki, wylewając ten alkohol, to tak samo ci ludzie sobie poradzą. Tak, czyli jak sobie popatrzymy na te formy pomocy, takie te standardowe ośrodki, wylewanie alkoholu i czy zabieranie pieniędzy, do czego to doprowadza? To jest siłą, próba przecięcia. Jedyne co, jak ja uważam, to jest rozmowa. Tak. To jest próba życzliwego rozmawiania, o ile się da. Czyli zajmujemy się tym, na co mamy wpływ. Tak. Inaczej te wszystkie różne metody, to no jakby to powiedzieć, no nie działają. Nie działają. Jak powiedziałaś o tych rozmowach, no to dobrze, że to poruszyłaś, bo z takimi ludźmi trzeba naprawdę potrafić rozmawiać. Tak. Oni są, ponieważ jest to choroba zakłamania, mechanizm iluzji, zaprzeczeń działa, więc oni są tak sprytni, tak obcykani właśnie tą gadką, że tymi obiecankami, że już więcej nigdy, koniec, już nie, bo cię zgłoszę na leczenie. Jednym z błędów, jakie robią żony, straszą alkoholika, że go zgłoszą na leczenie ileś razy, a on se myśli strachy na lachy. Jeżeli już straszysz go, to idź go zgłoś. To jest ta konsekwencja. Jeżeli już straszysz, bez względu na to, jak mówisz, tam przegraliśmy czy coś, ale jak już chcesz, mówisz, oddam cię na leczenie, to idź to zrób. To wtedy coś tam, nawet jak wraca do picia, to jest zabrany tak zwany komfort picia. Bo jest komisja i tak dalej, wiesz, dla niego to trochę wstydu, to już nie jest takie, a jeszcze tam psycholog go przebada, psychiatra, no i stwierdzi, że jednak jest uzależniony, czyli jest udowodniony już tutaj, nie ma to tamto, mimo że pije dalej, już nie pije, tak jak ja patrzę na to, to nawet jak wraca do picia, to już to picie nie jest takie jak kiedyś. Jemu jest to zabrane. Dlaczego alkoholik się tak bardzo broni, żeby zabrać? No wiadomo, to jest jego zabawka, to o czym mówiłyśmy. To jest jego zabawka, to jest jego kochanka, matka, żona, to jest jego wszystko. Bo on się napije, uśnie, nie myśli, nie widzi, nie czuje i wtedy jest jemu lżej. I jak chcemy mu zabrać tą jedyną zabawkę, to ktoś, kto przychodzi niefachowo z osobą uzależnioną rozmawiać, to tak jak mówisz, spalić tylko może, bo to jest taniec na linie. Trzeba mieć argumenty naprawdę. Trzeba nie takie pouczanie, bo on nie będzie tego słuchał, absolutnie. Jak do przyjaciela właśnie, tak jak powiedziałaś, ta umiejętność rozmowy ze zrozumieniem
i nie nazywając go, broń Boże, pamiętajcie, alkoholikiem, bo już od razu macie przegrane. Co możemy użyć? Myślę, że za dużo pijesz i może byśmy spróbowali coś z tym zrobić. Ja może ci w tym pomogę. Nie nazywajcie nigdy takiego, bo to oni się robią zieleni granatowi. Dlaczego? Bo to jest to, co mówiłyśmy z Martą na początku. Presja społeczna. Prędzej zaakceptują przestępcę, mordercę, bandytę w rodzinie niż alkoholika, niż osobę uzależnioną. To jest menel, brudny złodziej, niech tylko ktoś powie, że taką osobą jest, to od razu ludzie się od niego odwracają. Ja miałam nie tak dawno sytuację pana, który tam no miał mi tam coś robić, ale się przyznał, że po śmierci mamy pił tak, że już był na totalnym dnie, nie? Że ja potrafię fachowo do tego podejść, rozumiesz? Ja znam ludzi, którzy nie piją 20-30 lat, więc dla mnie to, bo on mówi, jak był na odwyku i tak dalej, więc dla mnie to nie była tragedia, ale daję głowę uciąć, że ludzie, którzy biorą takiego do remontu czy do czegoś, to by już mu zapłacili pieniądze i podziękowali, a już na pewno nie dali klucza od domu. Rozumiem? Tak. A już tak. Na pewno, bo to jest, wiesz, to już jest takie zaufanie do dania klucza i tak dalej. Oczywiście nie od razu, bo to jest przyglądanie się. Pani Jola pisze, że dziękuję serdecznie, ja to zrobiłam, powiedziałam do mamy, że ja mam swoje życie, dokładnie tak. Ale pani Jolu, proszę nie zapomnieć jednak popracować w jakiś sposób nad syndromem współuzależnienia, bo to jest poczucie wartości, poczucie winy, lęki, obwinianie. To obwinianie się, wstyd, to jest tak, wstyd obraca się lękiem i różnymi innymi sprawami, że mama, tato, brat, okej, ale pani, jeżeli mogę od serca zasugerować, proszę coś zrobić w tym temacie dla samej siebie, żeby to się później nie skończyło chorobą, bo żal, ból jest, tutaj pan Piotr napisał, stawianie oporu tylko wzmaga problem. W jakim sensie stawianie oporu, panie Piotrze, bo może ty, Marta, zrozumiałaś? Stawianie oporu. Chodzi właśnie, że jak ktoś pije, to... Aha, jak mu się chce zabrać tą butelkę, to on tym bardziej... Tak. A właśnie, że ja... Jeszcze więcej się napije, na zaś. Tak, chyba o to, o tym pan Piotr to miał na myśli. Tak, to jest. Zwrócić na to uwagę, że ta osoba, która jest uzależniona, no to ją to dotyczy i to ona ma jakiś głęboki problem, tak? Czyli tak. W jej życiu musiało się coś takiego zadziać, tak? Z czym sobie tak. nie poradziła, ale też tą osobę to mocno dotknęło, to było jakieś przeżycie tak. lękowe, stresowe, więc tak, tak jakby, bo tak patrzymy właśnie z boku, ale naprawdę to jest osoba, która dotknięta jest jakimś emocjonalnie poważnym problemem. Tak, ja wiem. Tak, być może też takich ze wspomnień z takich ludzi to między innymi mogła być jakaś przemoc w rodzinie, czy tam w małżeństwie. Tak. Tak, czy wobec jakiegoś członka rodziny, mogły być jakieś oddzielenia ukochanej osoby, my nie wiemy, czy ktoś tak, czy może kogoś stracił, czy to jest jako wspomnienie, tak, czy jakieś bądź nadużycia. Tak, bądź o jeszcze molestowanie. Molestowanie, często takie kobiety są brudne, tak, idą w alkohol i prowadzą tak zwane rozwiązłe życie, dlatego, tak, że się czują brudne i często przychodzą po latach 20 do mnie na przykład, jestem pierwszą osobą, czy tobie na pewno, której to mówią, mają tak wyparte to głęboko, a często tato nadużający alkohol, czy zapomniał, że to nie mama, różnie było, ale dla dziecka to jest tragedia, to jest brudne, to jest, jak mogła zrobić to dorosła osoba, przecież to jest tato, potem to rzutuje na relacje z mężczyznami, no tu już akurat zahaczamy temat głębszy, ale to jest temat z tym powiązany, bo te nadużycia pod wpływem alkoholu jednak u tych, w tych rodzinach w różny sposób następują i to dziecko, zdarza się, że powie matce, bo miałam takie klientki, matka im nie uwierzy.
A później, wiesz, jak oglądasz to wszystko, okazuje się, że matka też była molestowana, wyparła to i wypiera to, co mówi córka. Nie chce się z tym spotkać, a dziecko ma żal, że mówi do mamy, a mama tego nie przyjmuje. A mama, kochani, wasza czy czyjaś, nie może tego już unieść. Ona od tego ucieka, bo to jest tak bolesne, jest z reguły w późnym wieku, że nie, że ona nie chce was wysłuchać, bo często ja widzę, jak te kobiety płaczą, one przez godzinę wypłakują to często. Nie dlatego, że was nie kochają i nie jesteście ważni. One się też boją. Matki też były kiedyś dziećmi, miały swoje doświadczenia, teraz są dorosłe, ale te traumy, o których Marta mówi, powodują, że się okopujemy, zamykamy. Jak to mówiłaś, Marta, czy brzuch, czy oponka, to też jest okopywanie siebie. Nie zbliżaj się do mnie za blisko, bo mnie skrzywdzisz, prawda? Tak, tak. Także takie, jakbyśmy to, Martuszu, podsumowały tą naszą, jak zwykle, ciekawą rozmowę, bo jak zwykle ja wymyślam, jak się śmiejesz, tematy takie, wiesz, z którymi trzeba się mierzyć trochę, no ale odważne tematy, ale uważam, że potrzebne tematy, bo wielu ludziom, nawet jak nie napiszą, to jedno słowo da też odpowiedź na ich nurtujące problemy, noce nieprzespane. Bo wielu ludzi na przykład myśli, bo alkoholik jak przysięga, że nie będzie pił, to on w tym momencie wierzy w to. Tak. I wraca do picia i myśli, że jest nienormalny. A jak idzie na terapię, tam się dowiaduje, że jest po prostu chory. I ma ulgę, wiesz, w pewnym sensie, że nie jest chory psychicznie, tylko jest chory na chorobę alkoholizmu, z której można wyjść. Z której można wyjść i żyć jak normalny człowiek. Jakbyś to, Martusiu, jakim przesłaniem ten temat, jakbyśmy zakończyły temat tych uzależnień dla ludzi? Na pewno, żeby osoby współuzależnione, przede wszystkim moim zdaniem, to one robiły coś ze sobą. One mogą się uratować, żeby ich żal, który ich zjada, gniew, złość, nie wyhodowały nowotwora, bo tak trzeba nazwać to. To trzeba nazwać po imieniu, że tak to się kończy. A więc jeżeli macie w rodzinie kogoś takiego i martwicie się, jak mu pomóc, pomóżcie najpierw sobie i wtedy naprawdę to emanuje na tą drugą osobę, bo ja mam takie doświadczenia wielu klientek, że potem ona coś robi ze sobą i w końcu ten mąż widzi, że ona mniej zrzędliwa, mniej się czepia, bo on potem mówi swoje u mnie, nie? I zaczyna iść na tą normalną drogę, bo oni oboje są po traumach, bo swojego przyciągnie, jak to mówią. Ja tu jeszcze przeczytam do pani Jola, co pisze. Tak, pani Zosiu, pracuję nad sobą już od paru lat i dzisiaj czuję się dobrze. O, bardzo dobrze. I o to właśnie chodzi, pani Jolu. Zaczynamy od siebie i dbamy przede wszystkim o siebie, a potem to emanuje w polu naszym morficznym, jest zapisane w polu rodowym, to idzie, rozchodzi się jak te, jak to się nazywa, jak się rzuci kamień, te jak kręgi na wodzie, o. To się rozchodzi później pomalutku. Nie od razu, bo tu nie ma czary mary, to ani ja, ani Marta wróżką nie jesteśmy i nie dotkniemy i już jesteś uzdrowiona. Rady zrobić. I co byś, Martusiu, tak na pożegnanie powiedziała dla naszych widzów? Ja powiedziałam już swoje. Wiesz co, ja się podpisuję pod tym, co powiedziałaś, natomiast fajnie zakończyć taką historią z życia, historia z życia wzięta. Co to znaczy? To znaczy, że jest to jakby uleczalne, że jak najbardziej jest możliwy powrót do normalności. I jeszcze zaznaczę, bo zaraz podam przykład właśnie taką, znam taką historię, to nie tylko to był powrót do normalności, życie było o wiele jeszcze piękniejsze niż tak.
I tutaj taki przykład osoby, mężczyzny uzależnionej od alkoholu i to tak dość mocno, która nie wiedziała, co się praktycznie z nim dzieje, tak, leżała już taka pijana za 3 dni, nawet nie wiedziała, tak, kiedy mijały te 3 dni, nieraz nie dawała znaku życia przez ileś dni. No i powiem wam, to jest piękna historia, że taka osoba no nie miała bliskiej, tak, osoby, nie miała, bo to był mężczyzna, nie miał kobiety i tak dalej. I co się okazuje? Spotyka gdzieś tam w pracy kobietę, no i się zakochuje. I dalej ma problem z tym alkoholem, bo to nie jest z dnia na dzień, tak? Ale jakby tak. Gdzieś tam faktycznie może uzupełnić jakiś brak, czy co, i stopniowo przez jakiś czas wychodząc z tego, jakby wszedł w związek, w relację z tą kobietą i nie dość, że co miał, tak? Nową kobietę, ma dzieci, ma jakby, aha, jeżeli chodzi o finanse, jakby jest spełniony zawodowo, tak? Aha. Dobra pozycja, dobre finanse, jest kobieta, są dzieci, są możliwości, cały czas w rozwoju. I kupę lat właśnie już nie sięgnął ani razu po ten alkohol. I ja myślę, że taka historia, że te życie później, nawet jak człowiek się jakby wyjdzie z tego, wcale nie musi być gorsze. Może być nawet jeszcze lepsze. Mimo Często jest. Tak, tak. Tak zwane nowe życie, darowane nowe życie. Dar nowego życia, tak, lepszego życia. Tak. No piękna historia. Ja też. Jest to możliwe. Tak, też znam takie historie. Kochani, a więc dziękujemy serdecznie za rozmowę. Myślę, że już temat uzależnień żeśmy z Martą tutaj wysupłały. Może się uda, Marta jest bardzo zajęta, jakiś inny temat wydrążyć i ja już komputer mam sprawny, więc mogę ponownie nagrywać, jak widzicie już, jak już czasu nagrywam, brakowało mi trochę tego, jak nie mogłam nagrywać, bo jednak dużo się uczę od tych ludzi, nawzajem się po prostu uczymy i wymieniamy, nie można się na żywo wymieniać, to chociaż wiesz, wirtualnie wymieniamy się tą energią i wiedzą, także dziękuję Martusiu, kochana, dziękuję wam wszystkim i do następnego razu, kochani. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Tak, dziękuję pięknie Zosiu i wszystkim. Dziękuję kochani, że byliście i zapraszam na Zosi właśnie kolejne ciekawe filmy. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję. Dzięki.